Dzień dobry, Zabrze. Mijający tydzień upłynął mi pod naprawdę bardzo dużą ilością uściśniętych dłoni i spotkań z mieszkańcami naszego miasta. Skupiłam się przede wszystkim na tym, żeby przekonać Państwa do tego, że nowe Zabrze jest możliwe i to już niebawem, że jest na wyciągnięcie ręki. Ale oprócz spotkań z mieszkańcami, oprócz uruchomienia ponownie mobilnego biura, na którym umieściłam podziękowania dla mieszkańców za głosy oddane w pierwszej turze wyborów i prośbę o to, żeby wybrali się Państwo na drugą turę 21 kwietnia i również zagłosowali na mnie, skupiłam się także na tym, żeby posprzątać nasze miasto. W ramach akcji Czysta Helenka i Czyste Makoszowy wspólnie z radami dzielnic sprzątaliśmy nasze miasto. Zresztą sami zobaczcie Państwo, jak wyglądał mój tydzień.